Cześć, witajcie w kolejnym filmie na tle białej ściany. Ale dzisiaj mamy tak brzydką pogodę, po prostu leje. Prawie od samego rana leje, jest tak szaro. To jest taki pierwszy naprawdę brzydki dzień, już od dłuższego czasu, kiedy to nagrywam. Jest piątek? Nie, czwartek jest. Jest czwartek? Ok, coś mi się poprzestawiało. Tak więc mam nadzieję, że to się zmieni, chociaż według prognoz to się jeszcze pomęczymy z taką pogodą, tak więc bardziej jesień nam się zrobiła. Ostatnio mówiłam u mamy ładną wiosnę tej zimę, no to pozmieniało się od tego czasu. I dzisiaj pomyślałam, że przyjdę do Was, myślę, z krótkim filmem. Miałam robić na bieżąco takie przeglądy, komentarzy, ale koniec końców wyszło jak wyszło. Więc może zacznę dzisiaj i Będę do tego wracać co jakiś czas. Niektóre pytania dosyć często się pojawiają i staram się nawet w jakichś vlogach na nie odpowiadać, ale dobra, przechodząc już do sedna, ten tytuł to nie jest clickbait. Może zacznę od przeczytania komentarza. Dla wyświetleń zrobię wszystko, nawet ściemę z choroby zrobię, a co temat chwycił. Życzę pani, żeby się pani naprawdę nie rozchorowała, bo grzeszy pani. I już Wam kiedyś mówiłam, że co jakiś czas pojawia się ktoś, kto twierdzi, że ja tak naprawdę nie jestem chora, że ja nie mam raka, nie mam nowotworu. I taka moja ulubiona kwestia, że szpital, który raz na jakiś czas Wam pokazuje, to tak naprawdę jakaś tam scenografia, tak? Że to jest moja sypialnia, ale tak sobie ją zaprojektowałam na potrzeby prowadzenia tutaj. Monologu o chorobie, a jeżeli wchodzę tam do szpitala tylko na jakieś badanie krwi, no to każdy może wejść. Więc no to chyba mnie najbardziej z tego wszystkiego śmieszy. I już na YouTubie dosyć długo nie pojawił się taki komentarz na TikToku, chociażby owszem, ale na YouTubie nie. Tak więc tutaj Pani Maria nadgoniła trochę statystyki i pomyślałam sobie, że nie chce mi się już teraz szukać komentarza, gdzie ktoś konkretnie napisał nie masz raka. Ale, właśnie do tego nawiązuje. Werble. Ja nie mam raka i nigdy nie miałam. I teraz niektórzy, co, jak to, oszustka i tak dalej. Ja mam nowotwór. Nie mam raka. I ja kiedyś też nie widziałam żadnej R różnicy, bo no, nie interesowałam się tym tematem. I pozwólcie, że wkleję Wam tutaj taką tabelkę ze strony em, DKMS. I tu jest bardzo fajny podział na nowotwory, bo jak wiemy, mamy nowotwory łagodne i złośliwe. Jeżeli trafi nam się łagodny, to brawo. Jeżeli złośliwy, to słabo. Jeżeli ten nowotwór wywodzi się z tkanki nabłonkowej, to wtedy jest to rak. Natomiast jeżeli z komórek układu krwiotwórczego, to mamy białaczkę lub mój chłoniak. Dalej mamy jeszcze mięsaki, glejaki i czerniaki. Więc jeżeli ktoś mi pisze, ty nigdy nie miałaś raka, to ja piszę, Rzeczywiście nie miałam. Zrobiło się jeszcze bardziej szaro, więc tutaj chociaż trochę się doświetlę. Tak więc ja też czasami w rozmowie, szczególnie z ludźmi, którzy znają te podziały i wiedzą, że jeżeli rzucę słowem rak, to w sensie mój rak, to chodzi mi o nowotwór. Każda Magdalena to też Magda, ale nie każda Magda, na przykład ja, to Magdalena. Każdy rak to nowotwór. Nie każdy nowotwór. Torak. Zapisałam sobie tutaj na dole y, kilka komentarzy, więc będę zerkać. I najpierw Wam przeczytam, a potem powiem Wam, dlaczego ten komentarz w ogóle wzięłam. Mek, jaka Ty jesteś śliczna. I sobie myślicie, proszę, musiała się dowartościować i wzięła ten komentarz. Nie. Chodzi mi o to, że przeglądając komentarze, ten komentarz był i obok niego od razu był komentarz o treści. Jak montujesz film, to nie razi Cię Twój wygląd. Czasami trochę razi, rzeczywiście, szczególnie jak mam mocniejszy wysyp na twarzy. I powiem Wam taki update, bo poszłam do pani dermatolog jeszcze innej i ja już nie wiem, co ja mam na twarzy. W sensie, że dermatolodzy byłam u trzech, czterech przez ostatnie... No, przez chorobę, czyli jakieś półtora roku. No i niektórzy twierdzą, że to jest na pewno trądzik różowaty, a inni, że to jest na pewno łojotokowe zapalenie skóry. Nie wiem, ale wszyscy zgodnie twierdzą, że i tak muszę najpierw skończyć leczenie, bo może to dużo pokaże w sensie, że skończę przyjmować te mocne leki, sterydy i wtedy coś się zmieni. Lecimy dalej. Mek, a może spełnia się marzenia. I ja tutaj mówiłam chyba o tym mieszkaniu, nie? tam gdzie pokazywałam wam to najdroższe Osiedle na Malcie, ale powiem Wam, że to nie jest takie moje serio marzenie. Tam sobie troszeczkę śmieszkowałam, ale jeżeli miałabym kupować coś za tyle pieniędzy, to nie na Malcie. I może bardziej precyzując to, myślę, że w Polsce. Podziel się w filmiku tym przeglądem białych koszulek, bo oszaleć można szukając czegoś, zgadzam się. I pokazywałam Wam tę koszulkę z Kosa i zobaczyłam, że ona w regularnej sprzedaży kosztuje chyba 129 zł. Bardzo, bardzo dużo. Na razie jeszcze nie jestem w stanie za dużo powiedzieć, bo ile ja ją razy używałam, czy prałam. Nie wiem, z trzy, więc dajcie mi potestować. Można spytać, dlaczego nie chciałaś portu? Na tyle wlewów by się opłaciło. I to też jest takie dosyć popularne pytanie, szczególnie jak ktoś tutaj przychodzi nowy, więc tak. Ja na początku miałam zaplanowane 12 wlewów chemioterapii, ABVD, i na początku jak oglądali moje żyły. Lekarze, pielęgniarki, to każdy stwierdził, że w moim przypadku nie będzie to potrzebne, bo moje żyły są w super stanie, mam bardzo dużo żył, które można bez problemu użyć, i rzeczywiście te 12 wlewów poszło sprawnie. Tak samo jeżeli chodzi o pobieranie krwi, nigdy nie było żadnego problemu. Też. Wiecie, tam jest zawsze dużo stanowisk. Widzę i słyszę, jakie problemy mają inni pacjenci onkologiczni, że na przykład ta krew skapuje po kropelce, po kropelce bardzo długo. U mnie nigdy nie było z tym problemu, po prostu podłączali szybko, szybko, następne. No i nie spodziewałam się, że będę miała nawrót. I jak okazało się, że będę miała aż tak dużo no bo 16, to uważam, że to jest dużo wlewów, to już zaczęli się zastanawiać, co robić, czy zakładać ten port. I koniec końców oni zasugerowali, w sensie ludzi w szpitalu, lekarze. Ja się zgodziłam, a zasugerowali, że możemy spróbować podawać po prostu dożylnie. A jeżeli będą jakieś problemy, będzie za bardzo bolało i tak dalej, to ten port zawsze można założyć. I gdyby mi zostało więcej tych wlewów, to z pewnością brałabym to pod uwagę. Ale ja te problemy mam gdzieś od dwóch dopiero, więc to już jest sama końcówka. Na pewno, jeżeli ja się dowiem, że to leczenie to było za mało i będę musiała przejść na coś mocniejszego, na chemioterapię, to wtedy na pewno, tak. To wtedy na pewno będę miała port, chociaż dalej mnie to przeraża. Nie wiem, boję się tego i czasami jak słyszę, jakiś, jakie ludzie mają z tym problemy, chociaż znaczna większość poleca, ale są też tacy, że jak czytam albo słyszę. Jakie są potem z tym problemy, zakażenia, to Uff. Uff. tutaj muszę zaznaczyć, że to jest po prostu w mojej głowie, bo ja mam trochę um, obrzydzenie do takich rzeczy, więc jeżeli wam ktoś poleca port, że to będzie dobre dla was i to się wam przyda i dużo łatwiej przejdziecie leczenie, to w ogóle totalnie mnie nie słuchajcie, bo. Ja mam osobiście z tym problem, ale ci ludzie, których znam, których widziałam też te porty, każdy zachwala. Chodzi mi, że wiecie, poleca mi to na przykład 40 osób, a potem spotykam jedną, która mi opowiada o jakimś problemie z tym związanym i Zostaje mi to mocno w głowie. Słońca coraz mniej, a tutaj te moje żaróweczki chyba nie za bardzo dają radę, więc zaraz będę kończyć. Tylko tutaj, jeszcze przeglądając te komentarze, które sobie pozapisywałam. Yy, czy wiecie, że na TikToku i tylko na TikToku dostałam już 40-50 komentarzy, że jestem podobna z wyglądu i ze sposobu mówienia do. Dam Wam chwilę, jak myślicie. OK, jeszcze 3 sekundy, dobra. Do Sławomira Mencena. Czy Wy też tak uważacie? Weźcie mi napiszcie co? Że tutaj może jak mam takie mm, dłuższe formy wypowiedzi, czy ja wtedy mówię jakoś inaczej niż kiedy mam 60 sekund, 30 sekund czy coś takiego? Nie wiem, ale ja tam dostaję przynajmniej, nie wiem, kilka, dwa, trzy komentarze w tygodniu, że czy ja jestem jego siostrą, czy ja jestem jego rodziną dziwne jest to dla mnie, bo zanim poszłam na TikTok, zanim w ogóle zaczęłam tam nagrywać i zajmowałam się głównie YouTubem, to ja chyba nigdy nie dostałam takiego komentarza, więc nie wiem o co chodzi. Dajcie znać. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście. Na razie kończę. Pa.